Moi drodzy, my wszyscy, którzy jesteśmy w pewnym wieku, zapewne pamiętamy taki wiersz jeszcze ze szkoły podstawowej: Kto ty jesteś? Polak mały! i tak dalej. Ten wiersz, podany w formule takiej dziecięcej rymowanki, pochodzi z roku 1900, a więc ma ponad 120 lat. Napisał go Władysław Pełza i umieścił w takim tomiku Katechizm polskiego dziecka. Cóż, wtedy, w tamtych trudnych czasach, ten wiersz w łatwy, prosty, przystępny sposób miał dookreślać to wszystko, co składało się na tożsamość narodową. I było to niesłychanie ważne, bo młode pokolenie musiało wiedzieć skąd się wywodzi, kim jest, żeby podejmować właściwe decyzje. Na tej niwie budowano poczucie patriotyzmu, no ale tożsamość narodowa jest tutaj bezwzględna. Podobnie. Bezwzględnie ważna była tożsamość narodowa dla Izraelitów. W dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa słyszymy słowa Mojżesza, który poucza naród wybrany, co będzie, kiedy wejdą już wreszcie do ziemi obiecanej. Co będzie, kiedy już ustanie darmanny i kiedy osiągniesz, uzyskasz pierwsze plony z tej ziemi, którą Pan Ci daje. Weźmiesz te pierwociny plonów, włożysz je do dużego koszyka i przyniesiesz do miejsca, gdzie panu podobało się być, kapłan położy to przed ołtarzem, i wtedy wygłosisz formułę, która będzie swego rodzaju kredo Izraela. Ona przypomni ci, kim jesteś, skąd się wywodzisz i dokąd zmierzasz. Każdy Izraelita, który przynosił pierwociny do ołtarza, miał wypowiedzieć te słowa. Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, stąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny. I tak dalej. Krótka formuła, pewnego rodzaju credo, które miało pomóc kształtować tożsamość narodową Izraela. Chodziło o to, żeby każdy miał poczucie, iż historia nie zaczyna się wraz z jego życiem czy z jego momentem wejścia do Ziemi obiecanej. Jest to pewnego rodzaju ciąg, wypadków, które rozpoczęły się wraz z decyzją, jaką powziął ich protoplasta, błądzący Aramejczyk, Abraham, który zdecydował się na szaleństwo. Dał się prowadzić Bogu. Bóg wyprowadził z jednego człowieka, z jednego małżeństwa wielki naród, który potem jeszcze, kiedy tam w Egipcie miał fa fantastyczne warunki do rozkrzywiania się, Został wyprowadzony po trudnych marszach, trudnej drodze. Został przyprowadzony do ziemi obiecanej. Co tu dużo mówić? I chodzi o to, żeby każdy Izraelita, powtarzając sobie te słowa co roku, patrząc na pierwociny plonów, myślał nie tylko: o, to wszystko praca moich rąk, ale bez Boga ani do proga. Bez Boga by się to wszystko nie udało. Bez mądrych decyzji moich przodków, którzy opowiedzieli się za tym Bogiem, nie udałoby się to, nie byłoby mnie w tym miejscu. Dlatego też ode mnie zależy, jaki będzie los i status przyszłych pokoleń. Zatem ja tu dziś kształtuję kolejne pokolenia, można powiedzieć ich los. No, ale oczywiście trudno mówić o tożsamości Izraela bez wiary, bo tu wszędzie jest odniesienie do Boga. Który dał to status quo narodowi wybranemu w momencie, kiedy padają te słowa. No właśnie, ale wiara, jak wszystko, co żywe i prawdziwe, jest bardzo delikatną tkanką i często wystawiana jest na próbę, różnego rodzaju. My te próby nazywamy pokusami. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że sam Jezus był kuszony. O, czy jego wiara potrzebowała aż takiego, Wystawienia na próbę, takiego testu. Czy Jezus w ogóle miał wiarę? To jest pytanie. Czy Jezus miał wiarę, waszym zdaniem? Hmm. no nie, nie potrzebował wiary. On miał relację. On miał relację z Bogiem. Jak mówi święty Paweł, wiara, nadzieja i miłość. I kiedy przejdziemy już na drugą stronę życia, nie będziemy potrzebowali ani wiary, ani nadziei. Miłość z nami zostanie, ale wiara, nadzieja nie. Jezus nie potrzebował wiary. On miał wierność lojalność wobec planu Boga. Ale zostawmy to. Tak czy inaczej całe to opowiadanie z Ewangelii według Świętego Łukasza bardziej dotyczy nas. Jest pewnego rodzaju naszym spojrzeniem do lustra. Diabeł, kiedy kusi Jezusa w czasie tego wyjątkowego jego pobytu na pustyni, na pustkowiu bardziej, on odnosi się do trzech sfer życia, które nie są nam obce, a można powiedzieć, które jako żywo, na co dzień nam towarzyszą. Pierwsze dwie to bardziej przyziemne, a trzecia bardziej duchowa. Pierwsza dotyczy kwestii przeżycia, a więc dobrostanu duchowego, fizycznego, zdrowotnego. Zrób, żeby te kamienie stały się chlebem. No przecież sam się posilisz, być może jeszcze komuś dasz. Ta potrzeba właśnie jedzenia, przeżycia przy pomocy posiłku, takich prostych rzeczy, które potrzebne są do utrzymania. Ona może być sama w sobie, jest dobra, ale może się stać również pewnego rodzaju bożkiem, demonem, jeśli wstawimy ją na odpowiedni piedestał. No bo jak inaczej wytłumaczyć, że ktoś 20 godzin na dobę pracuje, zasłaniając się tym, że musi utrzymać rodzinę. Jest tutaj jakieś pęknięcie w logice przynajmniej ludzi wierzących i w jaki sposób wytłumaczyć to, że ktoś absolutnie odmawia sobie odpoczynku, ponieważ musi pracować, żeby utrzymać, żeby zapewnić chleb. Wtedy chleb, taki symboliczny chleb, to wszystko co na utrzymanie potrzebne, staje się boszkiem. No właśnie, ale nie tylko chleb, ale też ten dobrostan zdrowotny, o którym wspomniałem. On często może urosnąć do rangi takiego właśnie bożka. Moi drodzy, kiedy to się dzieje? Ja niejednokrotnie słyszałem o ludziach Poznałem ludzi, którzy nawet najbardziej wierzący w sytuacji krytycznej, kiedy na przykład zagrożone, zagrożone jest zdrowie czy życie ich samych, bądź też ludzi od nich zależnych, z nimi spokrewnionych, są w stanie zdobyć się na wszystko, nawet żeby wiarę porzucić, nawet diabłu, można powiedzieć, duszę zaprzedać, w ten sposób, że są w stanie porzucić wszelką racjonalność i udać się na przykład do jakichś szamanów, guślarzy, którzy odprawiają nad nad chorymi jakiejś niesamowitości. Ja sam poznałem kiedyś pewnego księdza, który w Meksyku pozwolił sobie na wizytę u pewnego lokalnego szamana. Tak na zasadzie pewnej turystycznej ciekawostki. Zawsze bolała go głowa. Skorzystał z podpowiedzi tego szamana, który mówił, ja tutaj nad twoją głową odprawię pewne czary, wszystko minie. Nie, nie mogłem uwierzyć własnym uszom, że nawet duchowny uległ tego rodzaju. Niby to zabawa była, ale nie ma zabawy ze złem. Moi drodzy, diabeł też potrafi uzdrawiać, żeby było jasne. Diabeł potrafi czynić dobro. On nie będzie nas tylko straszył, nie będzie epatował tylko złem. On także potrafi czynić dobro, które jest potem przynętą. Druga pokusa, którą słyszymy, którą artykułuje diabeł, to pokusa, odniesienie do pokusy władzy i posiadania. Wiele osób kojarzy te dwie rzeczy, łącznie je traktuje. Im bardziej, im więcej mam, tym bardziej jestem znaczącą postacią, tym większą mam władzę, wpływ na innych ludzi. No, Czy to jest coś zupełnie abstrakcyjnego z przeszłości, bynajmniej? Zobaczmy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Ktoś wymyślił sobie, że musi mieć więcej władzy, i dlatego musi zwiększyć swoje terytorium, i przy pomocy fantastycznych frazesów na ustach, zasłaniając się dobrem różnego rodzaju ludzi, właśnie serwuje im niebywałe wprost cierpienie. Ta pokusa władzy i posiadania jest czymś niebywałym. Jeśli wstawimy ją na piedestał, stanie się demonem, który nas zniszczy. Sama w sobie władza nie jest zła. My wszyscy w jakiś sposób ją egzekwujemy. Wy jako rodzice dzieci, pracownicy, którzy mają podwładnych, pracodawcy, którzy mają też pracowników. Tam wszędzie gdzieś są jakieś relacje służbowe, jakieś, jakieś relacje związane z władzą. Ale jeśli ona stanie się czymś absolutnym, taką, takim, taką rządzą posiadania za wszelką cenę, Wówczas dzieją się tragedie i naprawdę jesteśmy tego świadkami w obecnej dobie. Starożytni powtarzali, że sibi imperare maximum imperium est, to znaczy władza nad sobą jest najwyższą formą władzy. I właśnie o taką władzę chodzi w Wielkim Poście. Władza nad sobą, żeby ją egzekwować, żeby ją coraz bardziej udoskonalać. Im bardziej panuje nad sobą, im bardziej sobie jestem w stanie rozkazywać, tym większą mam władzę, tym większym jestem człowiekiem. To jakby takie dwie przyziemne pokusy, można powiedzieć. Ta druga dotyczy bardziej sfery życia duchowego. Diabeł zachęca tutaj Jezusa do swego rodzaju testu na wierność Boga, nie Bogu, tylko Boga. Mówisz, że Bóg się Tobą opiekuje, dobra, ale nie czujesz tego na co dzień, prawda? No jak klepie cię po ramieniu, przesyła ci buźki na dobranoc. W jaki sposób? No, sprawdź to. Rzuć się w dół z tego narożnika świątyni. Jezus dokładnie rozumie, że to jest bynajmniej nie test na wiarę, tylko jest to brawura duchowa, która nie ma nic wspólnego z wiarą. Myślicie, że jest to kwestia tylko tamtych czasów? Nie. Że się odwołam do bardzo wyświechtanego przykładu. Jeśli kobieta na przykład umyśliła sobie, że zwiąże się w związek małżeński, wstąpi z człowiekiem, który jest zniewolony alkoholizmem albo jest narkomanem i jeszcze ubiera to wszystko w formułę no, religijnej jakich, jakiegoś uniesienia, mówiąc Panu Bogu, ci, Panie Boże, Ci to wszystko oddaję i po ślubie jestem pewien, że uczynisz, jestem pewna, że uczynisz cud i że wszystko będzie dobrze, będziemy żyli pięknie i szczęśliwie na Twoją chwałę, to czy kobieta ta jest faktycznie wierząca, czy raczej wodzi Boga na pokuszenie, czy raczej reprezentuje duchową brawurę, która nie ma nic wspólnego z wiarą? No właśnie, odpowiedzcie sobie sami. Tak czy inaczej, te trzy rzeczy, które proponuje diabeł, nie do końca wszystkie są złymi podpowiedziami. Pożywienie, jak powiedziałem, jest to coś dobrego, ta, ta formuła na przeżycie jest czymś dobrym. Władza nie jest czymś złym samym, sama, sama w sobie. Dlaczego więc Jezus nie przyjmuje podpowiedzi od, takich dobrych podpowiedzi od diabła? Dlatego, że doradca jest fatalny. Diabeł, nawet jak mówi prawdę, to nie wolno mu wierzyć. Diabeł może czynić dobro wbrew temu, co niektórzy myślą. Diabeł może czynić dobro nawet w spektakularne. Może się zaangażować w nie wiadomo jak fantastyczne, filantropijne projekty, jeśli tylko na końcu drogi uzyska to, o co mu chodzi. No właśnie, ale my, jako ludzie wierzący, mamy zupełnie inaczej sformatowaną tożsamość i przypomina nam o tym święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu. Święty Paweł powiada, jeżeli w sercu swemu wierzysz, ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i że zmartwychstał. Dla naszego zbawienia, dziękuję bardzo, to jest wszystko. To jest wszystko. Jezus jest Panem, który z martwych stał, bym ja miał zbawienie. To jest podstawowe kredo chrześcijanina i na tym budujemy swoją tożsamość. Chrześcijanin to nie jest dobry człowiek, to jest jakiś fantastycznie zafiksowany ktoś na, na nie wiem, świętych i aniołów. To jest ktoś, kto wierzy, że Jezus jest Panem. A co to znaczy wierzyć, że Jezus jest Panem? To znaczy nie mieć żadnych innych doradców, choćby nawet dobre rzeczy mówili, takie jak na przykład zły mówił Jezusowi, nie mieć żadnych innych doradców poza Jezusem. Jezus jest Panem. Tylko Jemu wierzę, tylko Jemu ufam. I tego właśnie w Wielkim Poście mamy się uczyć. Amen.